moje kochani, w kolejnym dniu w Krakowie. Byliśmy w restauracji na kolacji i powiem szczerze, że nie jesteśmy w ogóle zadowoleni. Byliśmy sfrustrowani, już na wstępie było coś nie tak. Polecać na pewno tej restauracji nie będziemy. Mieliśmy mieć romantyczną kolację rocznicową, a już na wstępie okazało się, że nie mamy zarezerwowanego jednak stolika. Podeszliśmy tam, zarezerwowaliśmy, jeszcze była dopiska, że ma być ładny stolik. Przyszliśmy na miejsce, okazało się, że tego stolika nie ma. Obsługa w ogóle totalnie jest zamieszana, zamutana. Trzy osoby brały udział w szukaniu stolika, nawet menadżerka nie podeszła do nas, aby, nie wiem, wyjaśnić sprawę, cokolwiek, postarać się, żebyśmy mieli fajne miejsce. I było tak, że dostaliśmy kartę, zamówiliśmy sobie antipasti, wzięliśmy sobie po kieliszku wina i zamówiliśmy danie główne. Dochodziliśmy do końca przystawki. Wino było już wypite. Przez 20 ponad minut nikt nie podchodził, jak my już to wino wypite mieliśmy, aby zaproponować tam kolejny kieliszek. Nie było w ogóle mowy o daniu głównym, no i czekaliśmy, w końcu poprosiliśmy, jak pani podeszła. Najpierw wzięła nam talerze, tak? Tak, i razem pytając, czy chcemy kolejne kieliszki wina. Nie pytała. No nie pytała. No nie pytała, no właśnie. I chodzi o to, że ona wzięła sam talerz, wzięła antipasti i nie zapytała o kieliszki wina. No to mówimy, okej, okay, dobra, już byliśmy sfrustrowani, że nikt w ogóle nie dba tego klientów tak naprawdę, tym bardziej, że to miała być... No przy drugiej podejście do stolika poprosiliśmy właśnie dolewkę tego wina. I co najlepsze, minęło prawie 15 minut, tej dolewki nie dostaliśmy. Nie dostaliśmy też dania głównego. I w końcu się zdenerwowaliśmy, ale do czego dążę właśnie? My zjedliśmy, znaczy powiedzmy, zjedliśmy to danie główne. Kuba miał ryby, ja miałam jakiś tam makaron z wołowiną, totalnie nie moje smaki, nie smakowało mi to, w połowie zrezygnowałam. Nadal nie dostawaliśmy tego kieliszka wina kolejnego i stwierdziliśmy, że po prostu wychodzimy. Nikt do nas nie podchodził przez kolejne chyba pół godziny, tak? Po prostu poprosiliśmy o rachunek, gdzie trzeba jeszcze podejść do tego, żeby po prostu na rachunek poprosić, tyle. No, więc poprosiliśmy rachunek, to najpierw jedna pani przyszła zabrać nam talerze po daniu głównym, później przyszła z rachunkiem. Dokładnie, inna pani przyszła z rachunkiem i się jeszcze zapytała specjalnie, a czy wszystko smakowe. Ja powiedziałam, no niestety nie moje smaki i zauważyłam tylko jej mimikę twarzy. I po prostu taki wzrok, że okej, okay, dobra. Ja coś nie wiem, nienormalni, co im nie smakowało. Totalna klapa po prostu. No. Tak, totalna klapa, no nie wiemy, co mam powiedzieć tak naprawdę, co wczorajszym dniu. Może uznaje, że po prostu byśmy za bardzo pijani, potem kiedyś potem mamy się przyjść. No i ogólnie to przyszliśmy już do wyjścia, no to miny kelnerek nie były fajne, a druga sprawa, pani menadżerka, która robiła nam rezerwację, jeszcze mówiła nam do widzenia i tylko już taka mina. Do widzenia. Było, ty tego nie widziałeś, a ja to widziałam, więc nie polecamy tej restauracji Boccanera, tak, restauracja włoska. Z włoską restauracją totalnie nie ma nic wspólnego tak naprawdę. Później odczułam tego klimatu, nie było w ogóle romantycznie. Muzyka w ogóle, mega co głośna. Się okazało, tak, mega głośna, tam był DJ, który grał muzykę, która totalnie nie pasowała do tego miejsca. Coś no bo... klimacie jazz, nie wiem, coś takiego. To nie był jazz, był właśnie momentami taki hałsik nawet, takie coś. Nie, wszystko tam było. Wszystko tam było. Więc masakra po prostu. Później po tej kolacji co było? Poszliśmy, sobie. Poszliśmy miejsce, żeby po prostu gdzieś się napić, jakiegoś drinka czy coś. Czyli przechodziliśmy pod kamienicę, po prostu pod bramę do kamienicy, muzykę, która gdzieś tam z oddali dobiegała. No i się zaczęliśmy do tego miejsca zbliżać, no i się okazało, tak, i się okazało, że gra na miejscu na żywo kapela. Zapłaciliśmy 35 zł za wejście. Nie? Na osobę. No. Na osobę i pani powiedziała, a spokojnie, z was chyba, że za dużo was nie ominęło, bo 15 minut temu zaczęli grać. A my już tak na siebie spojrzeliśmy i mówimy, dobra, nie? Wchodzimy dalej, w ogóle taki mały bar, tam kilka stołków i patrzymy, tam faktycznie w środku wtedy grała kapela, no, nie? Klimatyczne miejsce. I bardzo klimatyczne miejsce, normalnie wszyscy siedzieli tak naprzeciwko sceny i tam trójka po prostu, jeden śpiewał, drugi grał na perkusji, trzeci na gitarze. Było bardzo mało miejsca, sobie posłuchaliśmy kilka piosenek, wypiliśmy sobie... Odmiana na... Tak, wypiliśmy sobie właśnie whisky, jak to tam przystąpione taki barowy klub z jazzem i w sumie wyszliśmy, tak? Tak po pół godziny, 40 minutach. I wieczór zakończył się tak, że jeszcze po tym barze przeszliśmy się po starówce, tak w sumie naokoło, w tych uliczkach i w ogóle. Było po 23, więc było za późno na bilarda i kręgle. W sumie wyszliśmy do jednego miejsca, gdzie był bilard, ale okazało się, że są tam dwa stoły, więc zrezygnowaliśmy, no i udaliśmy się do domu, obejrzeliśmy film. A plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy do kopalni soli w Wieliczce. Będziemy kierować się tam samochodem i później co? Może pójdziemy na łyżwy, może pójdziemy na kręgle.
Cezary ma ewidentnie za dużo czasu, bo miał tylko zatankować auto, a wziął się zamyć szyby, także nie chce spędzać ze mną czasu. Bez sensu. Powiedz nam teraz, ile trwa zwiedzanie, tak średnio? 3 godziny. A sądziłaś, że będzie to? Nie wiem, tak mniej więcej, może 1,5 maksymalnie. Dasz radę? Z tego, co czytam i z tego, co powiedzieli, to schodzimy najpierw na poziom pierwszy 64 metry w dół, więc to już mnie przeraża. Spokojnie, będziemy wyjeżdżać ze 135 pod ziemią. Na samym myśli się płakać. Ale tam nie będzie ciasno czy coś w tym stylu, to normalne będzie wygodne przejście. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że będę tyle po prostu metrów pod ziemią, to mnie przeraża. Zejścia na dół. Ten herbatę uciekać smakować. Tak się stresujesz tym? Ale kurde, 3 godziny zwiedzania ogólnie. 2 kilometry chodzenia około. To 2 to nie jest. I 800 schodów. No to w dzisiejszym stanie to tak średnio. To taki trening dobry. Co? To taki trening dobry na niektóre partie ciała, nie? Z tymi partiami ciała to ja wolę tak na spokojnie w domu się przygotować, wiesz? I w sumie nie jestem pewna, czy pójdziemy, bo już teraz czekamy 0,5 godziny, kupiliśmy bilet i dopiero za 0,5 godziny będzie wejście na kopalnię, a jest chyba zimno. Ostatecznie wyszło tak, że jednak rezygnujemy, a bardziej ja rezygnuję. Bo myślałam, że zwiedzanie potrwa tak mniej więcej, nie wiem, godzinę, półtorej. I szczerze mówiąc, jest mi troszkę szkoda tego czasu, bo jesteśmy ostatni dzień w Krakowie. Więc moglibyśmy w sumie zobaczyć też coś innego, nie wiem, zrobić jakieś nagrywki i tak dalej. No i przeraziło mnie trochę to, że właśnie trzeba tyle zjeżdżać pod ziemię i po prostu jestem panikarą, jak nie mam możliwości wyjścia nagle stamtąd, jak coś mi się będzie działo. Nie wiem, albo się przestraszę, po prostu. Kuba jest trochę zły, bo kupiliśmy już bilety i niestety błąd nowicjuszy, bo nigdy tutaj nie byliśmy, a mogliśmy najpierw przeczytać regulamin, przejdziemy z Gabrysiem po prostu. Regulamin i byśmy tych biletów po prostu nie kupowali. Wybrałam lokalizację na jedzenie, czyli Orzo, też nie wiem jak się to wymawia. W każdym bądź razie spróbujemy załatwić parę spraw biznesowych. Kuba jest cały czas na mnie zły, no ale mam nadzieję, że jedzenie będzie dobre i że chociaż miejsce mu się spodoba i jakoś się humor zmieni i jakoś się odwdzięczy. Kochani, witamy się z Wami w ostatnim dniu w Krakowie. My już się spakowaliśmy, wymeldowaliśmy i idziemy jeszcze w sumie w jedno miejsce, czyli na Sukiennicę, na Stary Rynek, żeby kupić prezenty dla mojej siostry. Dla mojej siostry z okazji urodzin i dla dziadków w podziękowaniu za to, że zajęli się przez ten czas Gabrysiem. Co, będziemy ruszać do Bydgoszczy? Nie chcę wyjeżdżać. Ja bym tu mogła zostać. Może kiedyś. Nie może, tylko na pewno. Seeing eyes of mine.
dziadka tutaj mamy dla mojej siostry. Ten prezent dla mojej siostry wybieram bardziej pod siebie, mi się bardzo podoba. Jest to lalka, nie krakowianka, a góralka. Jest sztosem. No i wracamy, kochani. Kupiliśmy już prezenty, tak jak widzieliście przed chwilą. No i co, do następnego. I chyba mamy w planach kolejne vlogi, co? No chyba tak. Kuba już ma pierwsze koty za płoty, także myślę, że będzie tylko lepiej. No, więc za 5 godzinek jesteśmy w Bydgoszczy, odbieramy Gabrysia, już się za nim stęskniliśmy. Dziewczyny go trochę wymęczyły, bo on miał tam nie tylko moją siostrę opiekunkę, znaczy się śmiejemy, że to jest opiekunka, bo ona ma 8 lat, a zachowuje się właśnie typowo jak opiekunka i on ją po prostu ubóstwia, kocha, on się tylko do niej przytula, jak ją widzi, w ogóle słyszy, to jest przeszczęśliwy. Wczoraj był na przykład bardzo zadowolony, babcia mówiła, że jest w niebo wzięty i w ogóle, także no fajnie. Jestem ciekaw reakcji po prostu, jak zareaguje. Tak, na to, tak. W sumie jak we dwójkę przychodzimy i jest ze mną Kuba, no to poza do taty, Kubą... Do taty. Poza Kubą świata nie widzi i mamy nie ma i w ogóle, także trochę kiepsko. Przykro mi bardzo, no ale niektóre dzieci tak mają, Kubę to też się widzi. Też zmienia z wiekiem. To się też zmienia z wiekiem. Niektóre dzieci od początku są do mamy przyzwyczajone, tylko mama i nie odstępuje na krok. I ja tak mam, jak Kuby nie ma, on jest w pracy, jesteśmy w domu, to poświęcam mu bardzo dużo uwagi i on właśnie nie odstępuje mnie na krok bardzo często, a no jak jest Kuba, no to mamy nie ma i koniec, nie? Kuba nie ma częściej w domu, to jest no, normalne. Kuba nie ma częściej w domu, więc... Ma się kiedy stęsknić. Więc widzisz, ja muszę mieć więcej wyjść, na przykład sobie z dziewczynami jakieś, ja tu dzień spa, czy wieczór spa i się stęskni za mamą. Tu masz od nas prezent. Urodzinowy. Ja dla siebie wybierałam. Jak nie będziesz chciała, to ja go wezmę, dobra? No, ale musisz otworzyć, zobaczyć. Bo ja nie wiem, czy ci się będzie podobało. A wyciągnij, pokaż. Fajne czy nie? Pokaż ją. W góry będę zabijać. No, bo to jest góralka. To w góry będę zabijać.